Państwa, mimo wszystko te komputery w pewnym sensie, abstrahując od sieci w tej chwili, działały na zasadzie właśnie zaproponowanej przez von Neumanna. Otóż co było takiego genialnego w pomysłu von Neumanna? Były właściwie dwie rzeczy. Podstawowa jest taka, że nie wyodrębnia się oddzielnej pamięci w komputerze dla programu i oddzielnej dla danych. W konsekwencji to samo miejsce w pamięci, ten sam ciąg zer i jedynek w ramach tego samego programu może być przez ten program raz zinterpretowane jako instrukcja do wykonania, a raz jako dane. Co to oznacza w efekcie? Że można pisać programy, które się same będą modyfikowały. To jest zaszyte w całą koncepcję tego rozwiązania. No i drugie, co niewątpliwie von Neumann wniósł, to jest sekwencyjna realizacja instrukcji. Ten model jest nadal stosowany, aczkolwiek nie oznacza to, że nie będzie zmian. Co nas czeka? No więc po pierwsze dalszy rozwój w ramach tej architektury von Neumanna. Globalizacja i rozproszenie sieci. Przejście z modelu takiego pojedynczych komputerów w olbrzymie sieci układy, w szczególności tak zwany grid computing, zastępujące takie klasyczne superkomputery. Z grubsza chodzi o to, żeby jak jesteśmy, cały świat jest pokryty siecią, każdy w domu ma komputer i te komputery się nudzą w nocy, prawda? To można by tak sobie pomyśleć, żeby można było wykorzystywać. My o tym w ogóle nie wiemy, ale one stanowią element, fragment olbrzymiej infrastruktury obliczeniowej. To wymaga wielu, wielu rozwiązań i technologicznych, i programistycznych. Niemniej to jest ta idea, która tkwi w tej tak zwanej siatce. No i nowe architektury. Komputery kwantowe, o których jeszcze troszkę będziemy mówili pod koniec, to jest coś, co dzieli fizyków. Są fizycy tacy, którzy widzą w tym przyszłość, są fizycy tacy, którzy nie wierzą w komputery kwantowe. Jedno jest pewne, że jeżeli będzie zmiana architektury właśnie na komputer kwantowy, to się zmieni wiele rzeczy również w tym oprogramowaniu, na wiele rzeczy trzeba będzie inaczej spojrzeć. Między innymi włamania przestaną być takie kłopotliwe, dlatego, bo próba włamania będzie niszczyła informacje, będzie niszczyła też rozwiązania. No, nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły, a poza tym szczerze mówi się na tym nie znam, więc tym bardziej nie będę wchodził w szczegóły. Komputery laserowe, komputery biologiczne to są poszukiwania innych zupełnie rozwiązań. No i dalej mamy miniaturyzację, ciąg dalszy. Gordon Moore, współzałożyciel firmy Intel, w 1964 roku takie prawo sformułował, które ma różne swoje wersje, że gęstość upakowania tranzystorów w obwodach scalonych podwaja się co 18 miesięcy. Potem się okazało, że może nie co 18 miesięcy, tylko co 2 lata, ale to nie jest takie istotne. Otóż to prawo od 20 kilku lat funkcjonuje. Niemniej jest granica, bo dochodzimy właśnie do tego etapu już atomowego. No to teraz, proszę Państwa, spójrzmy na tą drugą nogę informatyki, tę miękką, koncentrując się na językach programowania z tych to powodów, że język jest medium do komunikowania się. No więc na język można spojrzeć, że jest to notacja do zapisu algorytmów w celu wykonania ich przez komputer. No skoro notacja, to jak każda notacja musi mieć swoją syntaktykę i semantykę. Czyli musimy wiedzieć, jak zapisywać i co to znaczy, co zapiszemy. Okazuje się, że takie formalne określenie, zdefiniowanie syntaktyki i semantyki było wcale niebanalnym problemem. Z syntaktyką sobie poradzono w miarę szybko, natomiast jeśli chodzi o semantykę, to naprawdę dotąd nie ma takiej metodyki, modelu, który jest uznany za standard opisywania semantyki. Chciałoby się używać języka naturalnego, żeby każdy rozumiał, o co chodzi, ale język naturalny jest niejednoznaczny. Jeśli chodzi o algorytmy, no to tutaj mówimy o obiektach, o operacjach na tych obiektach oraz o złożoności algorytmów, czyli ile to nas kosztuje. Kosztuje czy to czas, czy to miejsce, prawda, przestrzeń. A w wypadku komputerów, no żeby komputer rozumiał, wykonywał to, co jest zapisane w języku programowania, no to jest konieczna translacja, która może przebiegać albo w postaci takiej, że cały tekst jednorazowo jest tłumaczony, mamy do czynienia wtedy z kompilacją, albo tak jak przy symultanicznej translacji w czasie, prawda, konferencji, czyli po kawałku mamy wtedy interpretację. Proszę Państwa, niewątpliwie wszystko zaczęło się od języków wewnętrznych, które nadal są. To są te języki, które komputer, jak powiem, rozumie. Rozkazy procesora to są te operacje. One są na ogół bardzo prymitywne, typu dodaj, odejmij, przesuń.
prawda? I pierwotna notacja była bardzo trudna, notacja zero-jedynkowa, aczkolwiek miałem przyjemność pisać jeszcze programy właśnie jako ciągi zer-jedynek. Jak się domyśleć można, łatwo było popełnić błąd. Bardzo szybko się pojawiło takie maleńkie pięterko wyżej, assemblery, gdzie chodziło o to, aby był czytelniejszy zapis. Natomiast banalnie proste tłumaczenie, no bo było to oddawało jeden do jednego, i stąd termin assembler oznacza i język, i ten kompilator. A wczesne algorytmy, no to oczywiście były algorytmy przez specjalistów i dla specjalistów, głównie dla zastosowań militarnych. W związku z tym ci, którzy byli w stanie rozumieć, o co chodzi, to sobie dawali radę z tym językiem i dawali sobie radę z tymi komputerami. No ale bardzo szybko sytuacja się zmieniła i pierwszy taki język, o którym parę zdań chcę powiedzieć, to jest język Fortran, który powstał w latach 54-57 i John Backus był jednym z twórców. Przy tej okazji pojawiła się też tak zwana notacja BNF, wtedy tłumaczona Backus Normal Form do opisu składni, a Fortran żyje. Fortran żyje, jak widzimy, w różne ma mutacje, zwłaszcza fizycy ten język bardzo sobie chwalą i używają, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że Fortran 2003, ten ostatni, to z tym Fortranem pierwszym ma wspólne 7 liter i niewiele więcej. Natomiast tu, proszę Państwa, język był wyraźnie konstruowany w górę, bottom up. To znaczy była w nim jest odbita konstrukcja tego komputera IBM 704. Czyli myślano nadal w kategoriach komputera, projektując ten język. Diametralnie inne podejście było w wypadku języka Algol. Już sama nazwa Algorithmic Language sugeruje, że chodziło tutaj o podejście z kolei top-down, wstępujące. Mianowicie, że mamy język do zapisywania notacji, a to, że to będzie wykonywane przez komputer, stawało się jak gdyby na dalszym planie i dlatego ten język ma zarówno taką wersję wzorcową, gdzie w ogóle nic o komputerze się nie mówi, jak i konkretne realizacje, gdzie są instrukcje wejścia-wyjścia, konkretnych komputerów, pewne ograniczenia. Tutaj pracowała już grupa naukowców, ale istotne nazwisko to jest Peter Naur, Duńczyk, który zastosował tę notację, odpowiednio ją modyfikując i stąd BNF teraz jest odczytywany jako Backus Naur Form, a nie Backus Normal Form, jak było to przedtem. Kolejny język, o którym parę zdań chcę Państwu powiedzieć, to jest język COBOL. Z tym się wiąże też taka ciekawa historia Grace Hopper. Ona była kontradmirałem marynarki wojennej USA. Była uznawana za współtwórczynię nie tylko języka COBOL, mam wiele rzeczy zrobiła w informatyce. Ale w szczególności, zacytuję tutaj taki fragment, który znalazłem, że w 1951 roku znalazła pierwszego bug w komputerze, a była to ćma, która się dostała tam w przełączniki i powodowała zakłócenie w przekazywaniu informacji. I co więcej, że ta ćma została rzeczywiście przylepiona do książki i że to było narodzenie się terminu bug. No, gdyby tak rzeczywiście, proszę Państwa, było, to byśmy nie mówili po polsku debugować, tylko byśmy mówili, że komputer ma zaćmienie, prawda? To byłby bardziej właściwy termin. Ale termin bug tak naprawdę to jeszcze się po polsku używa pluskwa, prawda, odpluskwianie. Okazało się jednak, że to jest tylko taka pozorna prawda. Po pierwsze, profesor Hopper bardzo lubiła tę opowiastkę, natomiast jej w ogóle nie było wtedy, kiedy to się działo. A natomiast to jest, co jest rzeczywiście w tej księdze wklejone. To jest z 1945 roku i mamy, proszę Państwa, taki napis. First actual case of bug being found. To jest ironiczne stwierdzenie, że mamy wreszcie przypadek pierwszego owada znalezionego w komputerze. Bo jak się okazuje, rzeczywiście termin bug był używany dla oznaczenia błędu znacznie wcześniej. Proszę Państwa, ruszyła maszyna. Tak jak widzieliśmy to drzewo, jeśli chodzi o sprzęt, co się działo 20 lat później, tak 20 lat później tutaj pojawił się artykuł The Next 700 Programming Languages. To pokazuje, jaka nastąpiła eksplozja. Ja tutaj tylko Państwu wyliczyłem około 10 takich bardziej znanych języków. Nie będziemy się na tym zatrzymywać. Natomiast przejdziemy do rzeczy troszkę poważniejszej, mianowicie tak zwane paradygmaty programowania. No taki pierwszy, najbardziej naturalny paradygmat to jest programowanie imperatywne, czyli mówimy, co ma być robione.
zrób to po kolei, spraw coś, jeśli prawda, to zrób to, jeśli nieprawda, to rób tamto. To jest takie naturalne przejście z tego niskiego poziomu do poziomu wyższego. I te wszystkie języki, które troszeczkę żeśmy omówili, Fortran, Algol, Cobol, to są języki imperatywne. Ale proszę Państwa, tu się znajduje też język Sako. To jest niestety przykład, że nasze osiągnięcia polskie nie zawsze były zauważane. Sako to jest język, system automatycznego kodowania. To jest taki Fortrano-podobny język, który niestety się nie przebił. No i później inne jeszcze języki znane niektórym Państwu, Pascal C, to są właśnie języki programowania imperatywnego. Natomiast w tej chwili zdecydowanie góruje tak zwane programowanie obiektowe. Ono było zapoczątkowane już w latach 60., ale wówczas niezauważone i dopiero gdzieś lata 80. rozpoczęły inwazję programowania obiektowego, język Smalltalk, później nasz rodzimy Loglan, C zmienione na C++, Delphi i Java bądź Java, jak niektórzy mówią, to są takie ostatnie języki w tym programowaniu obiektowym. Takim telegraficznym skrócie chodzi o to, że definiujemy sobie pojęcie obiektu, który modeluje nam pewien obiekt ze świata zewnętrznego i możemy to robić w taki sposób, że ukrywamy pewne rzeczy. To jest bardzo istotne, że jest taka zasada information hiding przy tym. I jak mamy takie cechy tego obiektu, to one mogą być dziedziczone przez inne obiekty. W związku z tym, jak już następne projektujemy, to możemy wykorzystywać to, co już dotąd było zrobione. I to jest niewątpliwie w tej chwili dominujący paradygmat programowania, co nie znaczy, że nie ma innych. Otóż rozwija się bardzo intensywnie tak zwane programowanie funkcyjne i programowanie w logice oraz mieszanki tych dwóch. Nie tylko dwóch, bo to się jeszcze miesza z programowaniem obiektowym, robią się takie wspólne paradygmaty. Natomiast niewątpliwie przez ćwierć wieku dominował na świecie Pascal. Był to taki ewenement w ogóle zdumiewający, bo w 1971 roku w czasopiśmie naukowym ten język został przez Niklausa Wirta, szwajcarskiego informatyka, zaproponowany. Wirt przedtem już inne miał swoje produkty. I był to okres, kiedy języki były forsowane przez czasami duże instytucje, czy to naukowe, czy przemysłowe. PL1 przez firmę IBM, albo 68 przez IFIP i tak dalej. Duże zespoły ludzkie. A tutaj jeden człowiek coś opublikował i to się stało absolutnym standardem w edukacji przez następne ćwierć wieku. Od dużych komputerów po mikrokomputery. Elegancja, prostota, łatwość kompilacji to było wszystko to, czym się charakteryzował Pascal. Jak również wspomagał tak zwane programowanie strukturalne i takie podejście do poprawności, o czym jeszcze, jak czas pozwoli, to parę słów powiem. W szczególności na przykład w Pascalu jest instrukcja skoku, ale Wirt przyznał się, że ze strachu ją tylko dodał, bo ona zupełnie mu do języka nie pasowała, tylko bał się, że za bardzo są ludzie przyzwyczajeni do tego. No i były różne wersje Pascala, wersje, które część z Państwa na pewno słyszała, Turbo Pascal, między innymi na Osborne, to był właśnie Turbo Pascal, Borland Pascal i ostatni produkt Delphi, który się już nie nazywał Pascal, ale tak naprawdę to był Pascal obiektowy. Natomiast to, co proszę Państwa jest bardzo ważne, to jest programowanie współbieżne. Dotąd myślimy, tak jak mówiłem, patrzyliśmy na procesy sekwencyjne. Coś ma być zrobione. Natomiast często jest taka sytuacja, że mamy pewną liczbę takich procesów, które muszą współistnieć w środowisku. A takie współistnienie oznacza, że jest potrzebna synchronizacja i komunikacja. Na przykład wyobraźmy sobie ruch uliczny, to taki proces sekwencyjny to będzie jeden samochód, jazda jednego samochodu, a właśnie procesy współbieżne, to całe mnóstwo samochodów. Na czym polega synchronizacja? To są światła, to ronda. Na czym polega komunikacja? Klaksony, stukanie się w głowę i tak dalej. Klasyczne problemy, które się pojawiają przy procesach współbieżnych są inne niż te, które przy procesie sekwencyjnym. W procesie sekwencyjnym chcemy, żeby się operacja skończyła i żeby proces zrobił to, co miał robić. A tu się pojawia ponadto taka sytuacja, że chcemy, by te wszystkie procesy były traktowane porządnie. No i na przykład może być zjawisko takie bardzo niechciane jak blokada czy zakleszczenie. To jest tak jak na rondzie. Rondo jest otoczone samochodami, stoją tramwaje tak, że nie pozwalają samochodom przejechać, a same nie mogą przejechać, bo stoją samochody. Czyli krótko mówiąc, wszyscy czekają na zdarzenie, które nigdy nie nastąpi. I wtedy jest taka śmierć wszystkich procesów.
Inną formą to jest zagłodzenie, gdzie się już konkretnego delikwenta źle traktuje. Na przykład jedziemy ulicą z pieszeństwem przejazdu i tu stoi biedak z podporządkowanym, który chce się włączyć i nie ma jak, bo go nikt nie wpuszcza. Ścieżka krytyczna to są właśnie takie miejsca, mam na przykład zwężenie z ulic do przejazdu, tylko most wąski i chcielibyśmy mieć gwarancję, że w skończonym czasie przez ten most przejedziemy. To ma niezwykle ważne znaczenie przy sieciach, przy protokołach. Nie sposób mi dzisiaj o tym mówić, bo byśmy tutaj chyba do rana siedzieli, ale w każdym razie wszystkie te zagadnienia związane z programowaniem współbieżnym znajdują swoje odbicie w tej problematyce bardzo trudnej, bardzo ważnej i bardzo rozwijającej się. No i w związku z tym musiały powstawać nowe mechanizmy, modele, języki. Tutaj parę nazw Państwo macie rzucone na ekran. Niewątpliwie jeśli chodzi o języki programowania, te normalne, to według mnie teraz jest era Jawy. O narodzinach już nie będziemy mówili za długo, tylko tyle, żeby te dwie daty Państwo spojrzeli. 92 rok to powstaje język, który jeszcze się nie nazywa Java, w 95 ta nazwa została przyjęta. I było to wykorzystanie popularności tego paradygmatu obiektowego. No a takie najważniejsze wyróżniki tego języka, dlaczego on się tak pcha i zdobywa rynek, że jest niezależny od sprzętu, niezależny od platformy, jak się mówi, czyli od systemu operacyjnego i że można uruchamiać programy w przeglądarkach internetowych, czyli jest dopasowany jakby do obecnych potrzeb. I staje się też standardem i w zastosowaniach przenośnych w edukacji. No i gdzie zdążamy? No dobre pytanie. Jest, proszę Państwa, mnóstwo wyzwań. Po pierwsze mamy rozwój technologii teleinformatycznej. Nam się łączy telefonia z informatyką. Mamy takie multimedialne kombajny, mamy najróżniejsze nowe zastosowania, o których nikt przed tym nie myślał, bo w ogóle sobie nie zdawał sprawy. Kto w ogóle myślał 5-6 lat temu, że telefony komórkowe będą tym, czym są dzisiaj? Do tego wszystkiego potrzebne są rozwiązania nie tylko te technologiczne, ale właśnie rozwiązania w oprogramowaniu. No i pojawiają się różne nowe paradygmaty programowania, jak na przykład aspektowe czy związami constraint programowanie, nowe paradygmaty tworzenia aplikacji, tak zwany .NET. Pojawia się takie marzenie, że komponenty, będziemy mieli takie gotowe rzeczy na półce, w sklepie będziemy brali, składali z nich to, o co nam chodzi. To jest marzenie odwieczne, zawsze ludzie o tym marzyli, nigdy to nie wychodziło z różnych powodów. Pojawiają się języki związane z przeglądarkami, takie, które pozwalają rzeczywiście w zupełnie inny sposób podchodzić do programowania i tak dalej, i tak dalej. I ciągle będzie coś nowego. No i teraz już króciutko na inne tematy. Po pierwsze, proszę Państwa, przewijało się w tych przykładach, w tej sytuacji pojęcie poprawności. Co to właściwie znaczy, że program jest poprawny? Po pierwsze, to wcale nie jest cecha samego programu jako takiego. Żeby powiedzieć, że program jest poprawny, to oznacza, że realizuje to, co ma realizować. A skąd wiemy, co on ma realizować? Właśnie na tym polega problem. I dlatego musimy najpierw mieć specyfikację problemu, który programujemy. Żeby mieć specyfikację, musimy wiedzieć, jak to robić. Czyli są metody i języki specyfikacji. Na przykład Algol 60, jak powstawał, można było uznać, że był językiem specyfikacji, bo nie było jeszcze kompilatora na żaden konkretny komputer. Służył do opisywania algorytmów. Analiza wymagań. Żebyśmy mogli je dobrze wyspecyfikować, musimy wiedzieć, czego sobie życzy nasz odbiorca. No i to zwłaszcza tych, którzy się zajmują na przykład systemem USOS, a widzę na sali parę znajomych twarzy, to pokazuje, jak trudno jest coś takiego zrobić, ponieważ użytkownik przyszły czasami po prostu nie wie, czego chce. Potem mu się zmienia to, co chce. A to my mamy opisać formalnie po to, żeby później pisać oprogramowanie. W związku z tym, jak mam już specyfikację zapisaną w jakimś formalizmie, to jest olbrzymi problem, jak sprawdzić, czy ona opisuje to, o co chodziło. To są tak zwane metody walidacji. A kiedy już załóżmy, że mamy taki formalny opis, to między różnymi formalizmami możemy próbować wykazywać już formalnie, że one są zgodne z sobą, bądź testować. Tylko proszę Państwa, testowanie to jest metoda, która wyłącznie nam może wskazać błędy, a nigdy wykazać, że nie ma tych błędów. Jeśli weźmiemy taki niebanalny przykład jak sterowanie elektrownią atomową, która ma system, który ma wyłączyć elektrownię w razie jakiejkolwiek awarii, to jak mamy przetestować taki system? Musielibyśmy być w stanie opisać każdą ewentualną awarię, czego nie jesteśmy w stanie. Dlatego niezbędne są metody formalne, tutaj,
które sprawiają z kolei inne problemy. Skąd wynikają te różne kłopoty, z którymi się stykamy? No, termin kryzys software'owy to jest termin, który jest znany już od 50 lat, zapoczątkowany chyba takim olbrzymim systemem operacyjnym OS360, który to system miał niesamowitą ilość błędów. Co miesiąc było wykrywane około 1000 błędów, które były poprawiane, tylko te poprawki wnosiły nowe błędy. Wtedy się, proszę Państwa, już pojawiły takie stwierdzenia, że oprogramowanie to jest najbardziej złożony wytwór intelektu ludzkiego. Nie ma nic bardziej złożonego i dlatego tak trudno jest wyprodukować coś, co jest dobre. Zauważmy, widzieliśmy na tym przykładzie ENIAC-a, jakie są dramatycznie szybkie zmiany technologiczne. Otóż po prostu my nie nadążamy za tymi zmianami. Metody formalne mają niestety ograniczoną stosowalność, dlatego, bo wiele osób nie jest w stanie zrozumieć, odrzuca ich od tego, jak się coś pojawia, prawda, jakiś zapis trudny, matematyczny. Więc się pojawiają rozwiązania całkowicie inne, jak na przykład programowanie ekstremalne, o którym już nie będę mówił, bo czasu brak, czy rozwiązania zwane Rapid Application Development i tak dalej, gdzieś, gdzie stosujemy zupełnie już inne podejście. Co jest bardzo istotne, informatyzacja obnaża niedostatki organizacyjne. Proszę Państwa, uczelnia, która się ma trudności z wdrożeniem systemu USOS, ma to nie dlatego, że informatycznie ten produkt jest niedopracowany, tylko ma dlatego, że trzeba zrobić olbrzymią, gigantyczną pracę organizacyjną porządkującą. I każda próba informatyzacji pokazuje, jak na talerzu, co jest, gdzie są niedoróbki, gdzie co trzeba dopracować. Jest ta ciągła gonitwa wynikająca z faktu, o którym mówiłem, iż technologia nas pcha, chęci, żeby coś nowego były, pchają, a materia się wydaje taka no nieistotna, prawda? Nie ma, tutaj nie musimy mieć śrubokręta, młotka, tylko piszemy i już jest. No tylko to, co jest, nie pozwala nam dbać o jakość. Nie ma chyba innej inżynierii, gdzie jest tak mało dba się o jakość, jak w oprogramowaniu, gdzie kupuje się produkt, gdzie od razu jest powiedziane, że wiadomo, że on się będzie psuł, że będzie źle działał. No ale chcesz to bierz, nie chcesz to nie bierz. No i pamiętajmy jeszcze na końcu, że informatyka jest dziedziną bardzo młodą. Poczekajmy jeszcze te 100 lat, no może 200. Nie no, 100 wystarczy i zobaczymy, co wtedy będzie. No i jeszcze, proszę Państwa, parę zdań na temat bezpieczeństwa. Wspomniałem o tej książce. Systemy informatyczne, jak są częścią krytycznej infrastruktury kraju. Okazuje się, że ten atak z 11 września był właśnie koordynowany, organizowany przez internet. Nowe technologie pozwalają w związku z tym na coraz bardziej wyrafinowane, agresywne i wrogie ataki. Proszę Państwa, ENIAC-a nikt nie wyniósł z sali, a teraz wynieść komputer, który jest równoważny ENIAC-owi, jest jak paznokieć małego palca, dosyć łatwo, na którym są ważne informacje. Czytamy w prasie, jak giną laptopy, na którym są bardzo ciekawe dla komisji śledczej fakty i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jest zdecydowanie za mało uwagi się poświęca kwestiom bezpieczeństwa sieci i komputerów. To bezpieczeństwo powinno być uwzględniane zarówno na etapie tworzenia, jak i eksploatacji. No i takich, proszę Państwa, rzuca kilka haseł, no, scalanie infrastruktur, o których mówiłem, telefony komórkowe. I teraz króciutko o sztucznej inteligencji. Wspominałbym teście Turinga. On polegał na tym, że przypuśćmy, że rozmawiamy z kimś, ale w taki sposób nie głosem, tylko na przykład przez maszynę do pisania, zadajemy pytanie, czy potrafimy rozpoznać, czy to jest człowiek, czy maszyna, czy nie potrafimy. Otóż już w 1964 roku był taki program ELIZA, który udawał lekarza psychiatrę. I się okazuje, że duży procent osób uważał, że rzeczywiście rozmawia z człowiekiem. W tej chwili jest projekt ALICE, który jest na bieżąco. Każdy może poszperając w internecie wejść i bawić się właśnie w tenże projekt. Gry. Kiedyś, proszę Państwa, wydawało się, że szachy to jest coś najbardziej skomplikowanego. No miałem okazję z jednym z zespołów naszych programistycznych być w Filadelfii, kiedy Kasparow grał pierwszy raz przeciwko Deep Blue. Później jedliśmy razem obiad. No co prawda jeszcze ze 200 osób też jadło z nim razem, ale zawsze przyjemnie powiedzie się jadło z Kasparowem obiad. I wtedy Kasparow powiedział, no był zaskoczony, że przegrał dwie partie, ale powiedział, że jeszcze dużo, dużo czasu minie, zanim on przegra. Po czym przegrał dwa lata później.
Podobno go, które tylko zasady z nami, brycz sportowy to jest jeszcze trudniejsze do takiego potraktowania informatycznego. Przetwarzanie języka naturalnego, no to jest rzecz, która się dynamicznie rozwija. Chodzi zarówno o generowanie, jak i sam fakt używania, no, tłumaczenia, zwłaszcza dla języka, podzbiorów języka naturalnego. Proszę Państwa, sieci neuronowe. Wspominał Pan Rektor o profesorze Tadeusiewiczu, czy komputery mogą śnić. To jest właśnie przykład sieci neuronowej. Sieci neuronowe jest to rozwiązanie, które już w praktyce jest wykorzystywane i to bardzo ważnych, ciekawych zastosowań. Na przykład systemy wykrywające bombę w bagażu, wykorzystując sieci neuronowe. To nie jest to, że one znajdą. To jest to, że na pewno nie ma, na pewno jest i to jest to coś do sprawdzenia. To jest rak piersi. Dokładnie to samo, do tego są wykorzystywane sieci neuronowe. Kolejne takie też naśladowanie natury to są tak zwane algorytmy genetyczne, które są pod klasą algorytmów ewolucyjnych. Taka próba właśnie naśladowania tego, co się dzieje w biologii. No i to nas doprowadza do bioinformatyki. Tutaj, proszę Państwa, wizjonerstwo już może bardzo daleko pójść, ponieważ mogą być naprawdę fantastyczne rzeczy w przyszłości osiągane. No i właśnie skoro mówimy o wizjonerach, to niewątpliwie takim dla mnie wspaniałym wizjonerem był Stanisław Lem. Wiele z jego rzeczy, które się wydawały zupełnie science fiction, zostało zrealizowane. Chciałem nawet przygotować na nasze spotkanie jakieś moje ulubione smaczki, no ale bym się nie zmieścił czasowo. Ale rzeczywistość wirtualna, przyjaciel w uchu, to było słowo jedno w uchu, to był groszek, który się miało w uchu, był komputer, który zmysły miał poprzez zmysły człowieka, natomiast mówił, prawda, przetwarzał te informacje i mówił rozwiązania. Mamy również wizjonera obecnie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, profesora fizyki Władysława Ducha, na którego stronie internetowej, bardzo Państwu polecam, dużo ciekawych informacji jest. Ja tutaj zacytowałem kilka z okresu 2011-2020. Cóż on przewiduje? No, że za $1000 będzie można kupić komputer dorównujący mocą obliczeniową ludzkiemu mózgowi. Że sztuczne mózgi przestaną być fantazją. Że komputery będą podejmowały większość decyzji lepiej niż ludzie. Że wszystkie materiały kiedykolwiek wydrukowane będą dostępne poprzez bezprzewodową supersieć. Że komputery kwantowe rozwiązują zagadnienia niedostępne naszym umysłom. To jest fizyk, który uważa, że ta przyszłość komputerów kwantowych to jest właściwa przyszłość, ale jak mówiłem, miałem rozmowy z fizykami, którzy mają odmienne zdanie. Proszę Państwa, w przewidywaniach profesora Ducha na lata 2030-2050, może za chwilę, ponieważ wiąże się to z drugim wizjonerem, już z wizjonerem z przeszłości. Starsze pokolenie pamięta Mariana Załuckiego, wspaniałego satyryka, zmarłego w 70-tych latach. I dzięki profesorowi Strykowskiemu z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przypomniał mi ten wiersz cybernetyczny, w którym znajduje się również ocena krajowych możliwości produkcyjnych oraz jest nawiązanie do K.D. Lang, Three Days. I ten wiersz Państwu pozwolę sobie na koniec przeczytać, tylko będzie to związane troszkę, jak Państwo widzą, z wizją profesora Ducha na te lata 2030-2050. Nie rozpaczajcie, nie ma sensu, skądże, ten czas już bliski i już życiem tętni, kiedy będziemy jeszcze wszyscy mądrzy, a może, kto wie, inteligentni. Kiedy, innymi mówiąc słowy, każdy będzie miał już własny mózg elektronowy. Najpierw natalony z pierwszeństwem dla głupich, a potem szary człowiek także sobie kupi. Technokracja ludowa, jakże czekam na to, ja, który zawsze byłem szczerym demokratą. Na arenę niech zwycięski wkroczy cybernetyk i niech nie słucha przestróg piewców dawnych etyk, że technika zabija w nas ludzkie uczucia. O nie, prawdziwa zawiść jest nie do zepsucia. A w miłości mózg sztuczny też pomoże ogromnie, gdy na przykład dziewczyna powie ci, myśl o mnie, to włączysz mózg do sieci najwyższego napięcia, naciskasz klawisz z imieniem dziewczęcia, a gdy naciśniesz już ten klawisz, maszyna tęskni, ty się bawisz. Wieczorem, łóżeczko, ty zasypiasz lekko, a przy tobie się kładzie ten twój mózg z gazetką. To nic, że weźmie ekspres albo życie Warszawy. Najwyżej nazajutrz dasz go do naprawy, żeby znów jak dotąd, sprawnie, bez wahania,
mądrze odpowiadał na głupie pytania. Lecz przyjdzie dzień, kiedy mózg elektronowy odpowie ni stąd, ni zowąd. Nie zawracajcie mi głowy. Ja też chcę poznać życie i tę miłość prawdziwą. Nie żyje się samą oliwą. I na spacer przy świetle księżyca pójdą sztuczny mózg i sztuczna mózgownica. Przez pustą ulicę, przez wieczorną ciszę, czule naciskając sobie te klawisze. Aż kiedyś ona wyzna, miły, los nie ustrzegł, tu w transformatorze tajemnica słodka. Mózgu będzie mieli móżdżek, móżdżek po polsku, bom patriotka. I od tego wieczoru i od tego słowa ruszy wreszcie nasza produkcja krajowa. I muszę Państwu powiedzieć, że... Faktycznie Załucki, jeśli chodzi o produkcję krajową, wydaje mi się, że trafił w sedno. W tym oprogramowaniu wiele się rzeczy zrobiło tam, gdzie mamy naprawdę osiągnięcia. Osiągnięcia w przeszłości, osiągnięcia anonimowe. Ów Turbo Pascal był też przez Polaka i Duńczyka opracowany. W sprzęcie obawiam się, że musimy poczekać na wizję Załuckiego. Dziękuję Państwu.